Oto Jaguar serii XK pierwszej generacji. Egzemplarz, który jako nowy kosztował około 500 000 zł, co uwzględniając inflację stanowi równowartość dzisiejszych 650 tysięcy złotych. Czego można było spodziewać się blisko 15 lat temu, kupując sportowego Jaga w cenie domu? I czego dziś można spodziewać się, kupując podobny egzemplarz za kwotę co prawda od 5 do 10 razy niższą, ale prawdę mówiąc wciąż niemałą? W dzisiejszym filmie Jaguar XKR z 2005 roku. Zapraszam na film. W pierwszej dekadzie XXI wieku po Jaguarze z pewnością można było jeszcze spodziewać się niepowtarzalnego stylu. Jeśli stylizacja jakiegoś auta nawiązuje do świata zwierząt bez narażania projektu na śmieszność, to jest to właśnie stylizacja tego Jaguara. Nie wiem jak oni to zrobili, ale udało im się. XKR przypomina kota i nie chodzi tu nawet o detale wykończenia, ale o nadwozie jako całość. Jakimś cudem projektanci kształtem karoserii nawiązali nie tylko do wyglądu, ale i do charakteru kotowatych. Kto miał kota, ten zrozumie. Gdy stałem przy XKR-ze, przeszło mi przez myśl, czy aby nie zacznie ocierać się o moje nogi. Egzemplarze poliftingowe pierwszej serii XK najłatwiej rozpoznać po braku listwy ochronnej drzwi. Egzemplarze zza oceanu poznacie przede wszystkim po kolorze światełek obrysowych umieszczonych w charakterystycznie wystylizowanym tylnym zderzaku. W wersji europejskiej są pomarańczowe, amerykańskiej czerwone. Z kolei egzemplarze wersji R od zwykłych XK8 odróżnicie po kilku w miarę dyskretnych detalach. Są tu oczywiście emblematy. XKR z tyłu, R na błotnikach, R na czerwonych zaciskach hamulców, normalna sprawa. Na tym jednak kwestia emblematów się nie kończy, bo specjalnie do XKR-a zmodyfikowano przedni znaczek, na którym oprócz marki Jaguar i głowy kota znalazł się dodatkowo napis Supercharged. Ponadto w XKR-ze montowano inne felgi, skręcane BBS-y, a także siatkowy przedni grill oraz dodatkowe wyloty powietrza na masce. Z boku nadwozia zauważycie subtelne plastikowe poszerzenia tylnych nadkoli, natomiast z tyłu lakierowaną na kolor nadwozia listwę tylnej klapy oraz mały spoiler na jej krawędzi. Poza elementami charakterystycznymi dla R-ki jest też kilka ciekawych autorskich rozwiązań Jaguara. Maska silnika otwiera się do przodu, co ma dalej idące konsekwencje niż tylko utrudnienie obsługi serwisowej. Inżynierowie musieli sobie jakoś poradzić z brakiem możliwości umieszczenia na masce dysz spryskiwaczy. Dlatego też Jaguar już pod koniec lat 90. zintegrował spryskiwacze z ramionami wycieraczek, na co na przykład Mercedes wpadł dopiero kilkanaście lat później. Zamek awaryjnego otwierania bagażnika, przy braku prądu, sprytnie ukryto w emblemacie XKR. Najciekawsze natomiast rozwiązanie, które znalazłem w nadwoziu XKR-a, to klapka wlewu paliwa. Po jej wewnętrznej stronie umieszczono magnes, tak samo jak na końcówce korka. W efekcie korek po odkręceniu w teorii łatwo przyczepić do klapki, tak by nie obijał lakieru. No właśnie, w teorii, bo w praktyce działa to tak jakoś po jaguarowemu, czyli czasami. Brytyjczycy oczywiście nie byliby sobą, gdyby czegoś nie schrzanili, niestety także w dziedzinie designu. Lusterka zewnętrzne są przerażająco prostokątne, jeśli zestawić je z miękkimi liniami nadwozia. Co więcej, lewe przybliża obraz, co jest pomysłem, jak to mówią, panny lekkich obyczajów i szatana. Poza tym, skoro już w bazowym XK8 zrezygnowano z chromów na rzecz grafitowych wykończeń okolic szyb, lusterek i grilla, a w XKR-ze także i schromowanego wykończenia listwy nad tylną tablicą rejestracyjną, to po co, pytam się, po co tej sportowej odmianie pozostawiono chromy okalające tylne lampy i chromowane klamki drzwi? Pasuje jak świni homonto. Natomiast elektrycznie wysuwaną antenę radiową akceptuję tylko jako nawiązanie do przeszłości, bo nie wygląda ona dobrze ani schowana, ani wysunięta, a przy tym prędzej czy później na pewno się zepsuje. Z zewnątrz to tyle. Wsiadamy. I tu pojawia się jeden z problemów Jaguarów z przełomu wieków. Części z magazynu Forda. O tym, że sprawę tego kluczyka dało się załatwić inaczej, najlepiej świadczy przypadek opisywanego na kanale w zeszłym roku X-Type'a, również z 2005 roku. W X-ie za mniej niż połowę wartości XKR-a mieliśmy kluczyk scyzoryk. Tutaj, w aucie za 500 000 zł, mamy zestaw rodem z Forda K. Brytyjczycy powinni wsadzić sobie ten kluczyk w d***. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy po otwarciu drzwi XKR-a, to dźwignia ręcznego umieszczona nietypowo po lewej stronie fotela kierowcy. Nietypowy jest też sposób, w jaki działa.
Po zaciągnięciu hamulca dźwignia opada, zapewne po to, aby nie przeszkadzała przy wsiadaniu i wysiadaniu. Tak czy inaczej, pierwsze wrażenie nie nastraja optymistycznie. Zaciągasz dźwignię i zastanawiasz się, jak to możliwe, że w aucie tej słynącej z niezawodności marki już przy pierwszym użyciu ręcznego pęka linka. Dla porządku dodam jeszcze, że żeby hamulec zwolnić, dźwignię najpierw należy podnieść, potem standardowo wcisnąć przycisk, a następnie trzymając go, dźwignię zwolnić. Jaguar to oczywiście skóra i drewno. Skóra w naszym egzemplarzu jest nawet na kierownicy i to nie tylko na jej wieńcu, ale również na osłonie poduszki powietrznej. Zapewne z tego powodu logo marki nie przybrało formy błyszczącego emblematu, a zostało w tej skórze wytłoczone. Jak przystało na auto za 500 000, kierownica jest regulowana elektrycznie. Może również automatycznie zmieniać położenie po wyłączeniu zapłonu, tak by ułatwić wsiadanie i wysiadanie. Tylko ten joystick dziwnie znajomy. No nic. Również na kolumnie kierownicy umieszczono pokrętło do regulacji natężenia oświetlenia wnętrza. Niech żyje ergonomia! Doceniając jej wagę, projektanci na wysokości lewego kolana kierowcy umieścili przycisk z napisem Valet, który blokuje możliwość otworzenia bagażnika oraz schowka w deszce rozdzielczej, na przykład gdy zostawiamy auto w myjni. Wskazaniami komputera pokładowego sterujemy przyciskiem umieszczonym w fordowskiej dźwigience kierunkowskazów, ale już za zmianę jednostek miary czy zerowanie liczników odpowiadają przyciski umieszczone po prawej stronie zegarów, w drewnianej listwie ozdobnej. Patrząc na to wszystko, nie trudno odnieść wrażenie, że projektanci wnętrza na początku podrzucili garść przycisków, a następnie postanowili zamontować je w miejscach, w których upadły. Wisienką na torcie ergonomii wnętrza XKR-a jest cup holder. Albo napoje, albo podłokietnik i dostęp do schowka. Zegary XKR-a są klasycznie proste. Od tych w zwykłym XK8 odróżnia je znajdujący się na cyferblacie obrotomierza napis Supercharged. To tak na wypadek, gdyby kierowca zapomniał, dlaczego wersja R była tak droga. Mimo że wnętrze serii XK miało przede wszystkim nawiązywać do wnętrz przodków spod znaku Jaguara, to jednak projektantom udało się zgrabnie wkomponować w połacie drewna ekran nawigacji satelitarnej. Nagłośnienie auta przygotowała firma Alpine. Ciekawostką jest to, że głośnik w słupku B umieszczono niesymetrycznie, tylko po stronie pasażera. Trzeba przyznać, że system gra bardzo dobrze, a musicie pamiętać, że powstawał jeszcze w epoce, w której w aucie słuchało się muzyki z kaset. Ogólnie o wnętrzu trzeba powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, jest ciasno. Z tyłu miejsca dla ludzi nie ma wcale, z przodu z kolei jest go niewiele i na głowę i na nogi. Jest to jednak przyjemna sportowa ciasnota, a wnętrze, przede wszystkim z uwagi na mięsiste fotele, można określić jako przytulne. Co przy tym ciekawe, bagażnik ma całkiem niezłą pojemność i jest ustawny, chociaż nie wiadomo czemu nie przewidziano uchwytu do zamykania jego klapy. Po drugie, jakość wykończenia nie odpowiada ani dawnym cenom nowych XKR-ów, ani też obecnym cenom używanych egzemplarzy. Materiały niestety są różnej jakości. Prawdziwe drewno nie wytrzymuje próby czasu, rażą nawiewy staniego plastiku, a elementy przejęte z Forda po prostu tutaj nie pasują. Pora odpalić te bestie. Ależ to auto brzmi. Jeśli chodzi o brzmienie, to atrakcje nie kończą się wcale na wydechu. Silnik XKR-a doładowany został kompresorem, dzięki czemu intensywnemu przyspieszaniu towarzyszy wyraźnie słyszalny we wnętrzu jęk. To się nie może znudzić. Tym bardziej, że nie zawsze, kiedy zechcesz, będziesz mógł ten jęk usłyszeć. Aha. To szybko leci. Prawie czy nie przejdę. Ani Jaguary z przełomu wieków, ani tym bardziej egzemplarze serii XK, delikatnie mówiąc, nie zajmują czołowych pozycji w rankingach najmniej usterkowych aut. Choinka kontrolek, bo zerwałeś przyczepność ruszając? Proszę bardzo, sam zaświecę i sam zgaszę. Ale powiedzmy sobie uczciwie, żadnego starszego Jaga nie kupuje się dlatego, że jest bezusterkowy, ale dlatego, że odwraca głowy. A XKR odwraca je dźwiękiem doładowanej V8 o pojemności 4,2 litra i mocy 390 koni mechanicznych. Dzięki 541 Nm momentu obrotowego ten Jaguar rozpędza się do setki w czasie poniżej 6 sekund. Przynajmniej tak miało być, gdy auto było nowe.
Największą bolączką XPR-a już w chwili opuszczenia fabryki była 6-przełożeniowa automatyczna skrzynia biegów. Już wtedy doskonale tłumiła potencjał silnika, a upływ czasu i kilometrów z pewnością nie poprawił tej sytuacji. Do auta nie można było zamówić skrzyni manualnej, a w automatycznej nie przewidziano sensownego trybu manualnej zmiany przełożeń. W tym szaleństwie mogła być jednak metoda, bo zawieszenie XKR jest zaskakująco miękkie, zwłaszcza jak na usportowioną wersję sportowego już z założenia modelu. Strach pomyśleć o reakcjach tego auta, gdyby jednak silnik mógł uwolnić cały swój potencjał. Biorąc pod uwagę osiągi XKR-a, który bez większych problemów rozpędza się do 250 km na godzinę, a także jego masę sięgającą 1830 kg, cieszy, że konstruktorzy zdecydowali się na zastosowanie hamulców Brembo z 14-calowymi tarczami z przodu oraz 13-calowymi z tyłu. Koniec końców z tego miksu niekoniecznie idealnie dopasowanych komponentów wyszło całkiem przyjemne GT, którym nawet dziś możecie w dobrym stylu szybko i komfortowo przemierzać Europę wzdłuż i wszerz. Oczywiście po wykupieniu Assistance w wariancie premium. Nabraliście ochoty na takiego Jaga? Wstrzymajcie swoje konie, bo obecnie podaż używanych egzemplarzy jest znikoma, co powoduje, że ceny oferowanych aut, delikatnie mówiąc, nie wydają się odpowiadać zdrowemu rozsądkowi. O ile wydając 30 tysięcy na używanego Jaguara sporo można mu wybaczyć, o tyle przy kwotach dwu- czy trzykrotnie wyższych sporo można od niego oczekiwać. Niestety obawiam się, że XKR tych oczekiwań nie będzie w stanie spełnić. Oczywiście jest grupa aut, które kupuje się mimo, że są stare, drogie i często się psują. To klasyki. Problem jednak w tym, że XKR nie stanie się raczej nigdy pożądanym klasykiem. I w dzisiejszych realiach to jest chyba jego największa wada.